Witaj. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Ci darmową wtyczkę do WordPressa, do WooCommerce. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, wystawianie faktur zapewne nie jest Ci obce. Wtyczka, którą zaprezentuję w sposób automatyczny, wystawi fakturkę za Ciebie oraz automatycznie wyśle ją do Twoich klientów. Krótkie intro i zaczynamy. Zanim przejdziemy sobie do omówienia wtyczki, chciałbym prosić Cię o subskrypcję, komentarz bądź polubienie. Pomoże mi to dosięgać do nowych odbiorców. A teraz już przechodzimy do mojej wtyczki, którą dzisiaj Ci przedstawię. Wtyczka nazywa się WooCommerce PDF Invoices. Darmowa wtyczka, która zautomatyzuje proces fakturowania w Twoim sklepie internetowym opartym na WordPress WooCommerce. Adres do pobrania tej wtyczki podaję w opisie tego filmu. Wtyczka jest bardzo prosta w swojej konfiguracji. Po instalacji i aktywacji wtyczki wchodzimy w ustawienia i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy napisane, do których maili ma się załączać fakturka. Wtyczka na podstawie danych, które Twój klient wpisuje w formularzu w Twoim sklepie, wystawia fakturkę w formie PDF-a, wysyła ją do zrealizowanego zamówienia oraz można tą fakturkę również pobrać, klient może tą fakturkę pobrać na swoim koncie w Twoim sklepie internetowym. Tu mamy podstawowe właśnie podstawowe dane. Następnie mamy zakładkę szablon, gdzie mamy dwa do wyboru takie szablony faktury. Ja używam minimal, zaraz Ci pokażę, jak on wygląda. Mamy format daty. Również możemy sobie zrobić numer faktury, numerację faktury. Dajmy na to, tutaj właśnie mamy format, gdzie mamy, ja sobie ustawiłem, że co miesiąc po prostu numeracja zaczyna się od nowa i dlatego mam format numer, miesiąc i rok. Nastaje nowy miesiąc, nalicza się to od nowa, od jedynki. Także bardzo fajnie, możemy w fakturce umieścić logo naszej firmy, nazwę firmy, adres oczywiście, adres mailowy, telefon, własny NIP, tytuł. Zaraz pokażę Ci, jak taka fakturka wygląda. I tak wygląda standardowy mail powiadamiający klienta o tym, że zamówienie jest realizowane. To jest akurat w języku holenderskim na jednym z moich sklepów. I tutaj w załączniku mamy właśnie fakturkę w PDF-ie. Jak widzicie, to oznacza, że zapłacono. Po holendersku mamy logo, mamy dane naszej firmy, numer faktury, produkty. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny i zaoszczędzi Ci sporo czasu przy żmudnym wystawianiu faktur. Możesz mi się odwdzięczyć, zostaw komentarz, daj lajka, subskrybuj mój kanał. To wszystko na dziś, trzymaj się, cześć.